imienia księdza Konarskiego w Skierniewicach 39,5. I to taka niewinna pomyłka, która zupełnie przewraca do góry nogami rzeczywistość. Ale to nie jest jeden błąd tej gazety na naszą niekorzyść, w tym samym artykule, bo w drugiej rubryce może ktoś czytał i widział. Myśmy o 9 rano już mieliśmy telefony od rodziców naszych uczniów, którzy mówili, proszę księdza, co się stało, że w części ścisłej, tej przyrodniczej, mamy tylko 24,8 średnio. Poniżej średniej miasta, która wynosi 26,2. No i później pani dyrektor wyjechała po certyfikaty, odebrała z OKE, zliczyliśmy średnią, okazuje się, że ta średnia nie wynosi 24,8, tylko 35,21. A więc zupełna pomyłka i łączny wynik z części humanistycznej i przyrodniczej daje 74,74, co daje na pierwsze miejsce. Ja dzwoniłem do prasy, prosiłem o sprostowanie. Sprostowanie ukazało się zaraz w sobotę takimi małymi literkami na czwartej stronie na dole, którego to no, nikt nie zauważył, bo ja pierwszy raz, jak przeglądałem gazetę, poszukiwałem tego sprostowania, też tego nie zauważyłem. I dzisiaj jest artykuł o gimnazjach po końcu roku i jest tam w ITS-ie na moją prośbę, bo dodzwoniłem się do redaktora naczelnego Dziennika Łódzkiego, co nie było wcale łatwe. Jest artykuł, który mówi, że nasze gimnazjum jest pierwsze i najlepsze, ale też mam tutaj zastrzeżenie do tego artykułu, bo autorka artykułu napisała, że użyła moje usta słowa, że ja powiedziałem, że faktycznie, ale nasza młodzież już jest wyselekcjonowana, więc nie ma co ich porównywać ze szkołami publicznymi. Takich słów nie powiedziałem, ta pani o tym w ogóle ze mną nie rozmawiała, więc tutaj chociaż chcę, żebyście wy powiedzieli i rodzice, że jest to po prostu włożone w moje usta. I nasi nauczyciele wiedzą i wy sami wiecie, czy jest tu jakaś selekcja. Owszem, przyjmujemy uczniów, którzy się zgłaszają od góry, czyli najlepszych, ale to nie znaczy, że wszyscy mają średnią 4,8 czy 5,2. Są uczniowie przyjmowani także z ocenami dostatecznymi i ten wynik końcowy, rezultat bardzo chlubny, jest wynikiem waszej pracy, waszej w miarę systematycznej pracy, wysiłku nauczycieli i wszystkich tych egzaminów różnych i tak dalej. Więc chciałbym no, pokazać, jak ta rzeczywistość nieobiektywnej pracy nas też dotyka. I kiedy ktoś będzie mówił właśnie, że wcale nasza szkoła nie jest na pierwszym miejscu, to proszę powiedzieć, że to jest błąd. I w dzisiejszym ITS-ie możesz sobie kupić 2,50, nie jest taka wielka inwestycja. Jest tam ten artykuł prostujący. To tyle, jeśli chodzi o aluzję do tych wyników i do przekazu medialnego. Teraz chciałbym prosić panią dyrektor, żeby poprowadziła tą część drugą, w której chcemy zauważyć, nagrodzić, pogratulować tym wszystkim, którzy w sposób szczególny podbili te nasze notowania. Wiadomo, wszyscy pracowali w miarę swoich możliwości lub trochę poniżej, bądźmy obiektywni, bo ja uważam, że wasz potencjał intelektualny jest dużo większy i niech te wyróżnienia, które zostaną wręczone i nagrody będą zachętą do tego, żeby jednak trochę więcej z siebie dać, bo to, co robicie teraz zarówno w gimnazjum, jak i w liceum, ma już bardzo duży wpływ na wasze późniejsze życie. Tak ta reforma szkolnictwa pokierowała sprawę edukacji, że bardzo wcześnie edukacja na poziomie bardzo wczesnym, a więc szkoły gimnazjalnej ma bardzo duże znaczenie i przekłada się bardzo wyraźnie na to, co się dzieje dalej z uczniem, z kandydatem do dalszych etapów edukacji. Także niech to będzie dla was wszystkich zachętą, żeby dać siebie trochę więcej i tutaj z radością naszych absolwentów gimnazjalnych powitamy w większości w murach naszego liceum, bo jest to prognostyk, że dalej będą wzrastać, będą nabierać mądrości i będziemy razem mogli świętować wasze sukcesy. Proszę panią dyrektor.